pomysł nie był mój, tylko mojego taty. Ja od dziecka słyszałam w domu, że wszystkie dzieci powinny się uczyć muzyki i myślę, że to jakoś było taką przesłanką, którą dopiero później sobie uświadomiłam. W moim domu było bardzo dużo muzyki, choć rodzice muzykami nie byli. Byli tylko albo aż pasjonatami muzyki. Ja mam jeszcze dwie siostry i ta muzyka zawsze była obecna. Różna, bardzo różna. Myśmy po prostu robiły naszym rodzicom przyjemność w niedzielę grając różne utwory. A tata zawsze mówił, że wszystkie dzieci powinny się uczyć muzyki. Ja do tego może dodałam jeszcze swoje zdanie, że świat byłby lepszy, gdyby się te dzieci uczyły muzyki, bo w każdym z nas jakaś muzyka gra. I to był ten pomysł. Zaczęłam go tak wdrażać pomalutku, te 30 lat temu, niespiesznie, ale w dobrym kierunku. No i to się rozrosło obecnie właśnie do dużej instytucji, dużej szkoły. No uczymy i małe dzieci, i dorosłych. I my właśnie mamy szkołę muzyczną, która ma uprawnienia szkoły publicznej. Uczymy gry na harfie, co jest ewenementem na Opolszczyźnie. No uczymy właściwie na wszystkich instrumentach. Nie byłoby to możliwe bez wielu życzliwych ludzi, których spotykałam na swojej drodze. Bez wspaniałych nauczycieli, których zatrudniam, którzy rozumieją tą pasję i podzielają ją razem ze mną. Bez moich uczniów, moja rodzina, która jest wielkim wsparciem, mój mąż. Więc wszyscy razem tworzymy to preludium. To nie jest tylko moja rzecz. Jubileusz 30-lecia to bez wątpienia wspaniała, okrągła rocznica. I miałam takie przebłyski z 25-lecia, z imprezy, którą również prowadziłam. I te 5 lat przeleciało bardzo szybko, bo gdy robi się coś z pasją i z sercem, to nawet nie zauważa się upływu czasu. I faktycznie ten okrągły jubileusz to jest wielkie święto dla preludium, dla całej kadry, dla uczniów, dla absolwentów i dla wszystkich sympatyków naszej instytucji. Preludium zawdzięczam właśnie tą miłość do muzyki, że ta szkoła mnie nie zraziła. Ona mnie wykształciła w ten sposób muzyczny, że potrafię czytać nuty, że opanowałem fortepian, bo na fortepianie grałem łącznie przez 9 lat, z czego te chyba 6 lat w preludium u pani Łucji. Dała mi te podstawy muzyczne, że znałem ten język, znałem, na czym to wszystko polega i przy okazji właśnie mnie nie zraziła. I to jest najważniejsza rzecz i to jest najważniejsza rzecz w muzyce. Nasza placówka łączy muzycznie nie tylko grupy osób w różnym wieku, ale także też całe rodziny. Mamy tutaj przykład rodziny, która nawet dzisiaj wystąpi na koncercie. Jest to trio wspaniałych sióstr, które grają na różnych instrumentach, ale mamy też także szersze grono rodzinne, gdzie rodzice wraz z dziećmi uczęszczają na zajęcia, kształcą się muzycznie i prowadzimy też takie koncerty, gdzie mogą zaprezentować swoje umiejętności. Preludium jest o tyle specyficzną i inną od pozostałych placówek muzycznych szkołą, że tak naprawdę zakorzenia miłość do muzyki. Ucząc muzyki, ucząc nawet teorii muzyki, głównie dba się o to, żeby zakorzenić w sercach muzykę, bo przecież czy śpiewać, czy grać, to się robi sercem. I w preludium pani dyrektor i całe grono pedagogiczne właśnie to osiągnęło, że wszczepiają w serca tych dzieci najpiękniejszą muzykę świata.
koncert z okazji 30-lecia prywatnego ogniska artystycznego Preludium. Miał bardzo różnorodny repertuar. Mogliśmy posłuchać klasyki, takich kompozytorów jak Vivaldi czy Chopin. Mogliśmy posłuchać ciężkiego rocka, bo zabrzmiała również Metallica. Mogliśmy posłuchać przeróżnych składów. Była wielka orkiestra gitarowa, orkiestra smyczkowa. Był kwintet harfowy, a harfa jest naszym wyróżnikiem tutaj na Opolszczyźnie, bo jesteśmy jedyną szkołą muzyczną, w której można uczyć się grać na harfie. Słuchaliśmy solistów, słuchaliśmy duetów, słuchaliśmy śpiewu i gościnnie orkiestry Dentej ze Szczepanowic. Pani Karolina Polak, która obecnie prowadzi tę orkiestrę, jest u nas nauczycielką teorii, uczy maluszki teorii muzyki i gdy dowiedzieliśmy się, że ma pod swoją pieczą taką wspaniałą orkiestrę, pomyśleliśmy, że będzie to wspaniała taka klamra spinająca te dwie instytucje muzyczne. Uważam, że wyszło to naprawdę wspaniale, dodało dynamiki naszemu koncertowi i nie wykluczamy, że będziemy w przyszłości współpracować. Jeżeli chodzi o koncerty, jest to bardzo dobra forma oswojenia się z tremą, oswojenia się przede wszystkim ze sceną, doznania tego, że muzyka tak naprawdę to jest żywioł i tak naprawdę nie da się wszystkiego wyreżyserować i zaprogramować. Trzeba po prostu przygotować repertuar, wyjść na scenę, zaprezentować tu i teraz i poczuć się odpowiednio w danej sytuacji. Na kolejnych 30 lat życzę sobie wspaniałej kadry, która będzie miała energię i pasję nadal rozwijać Preludium.